Cześć, witajcie. Dzisiejszy temacik: rękawice. Rękawice robocze od marki Milwaukee. Widzieliście ostatnio na moim kanale otwarcie paczki i widzieliście mój nowy nabytek. Postanowiłem zakupić rękawice i po prostu je przetestować. Rękawice oryginalnie wyglądają tak. Zobaczcie, tak się prezentują. Jest to taki model. Tutaj będzie gdzieś niżej jeszcze opis tego modelu. Jest to model antyprzecięciowy, lecz jest to klasa najniższa, ponieważ mamy tutaj klasę A, czyli najniższą klasę antyprzecięciową. Lecz jakby nie patrzeć, Milwaukee wypuścił taki model, więc postanowiłem go sprawdzić, jak zachowuje się w warunkach normalnych. Ten drugi model będzie testowany już w przyszłości na temat właśnie przecięć, a ten model, który testowałem przez równy miesiąc czasu, był testowany w warunkach różnych. Od na przykład kładzenie blachy, obróbki blachy, po różne rozbiórki, stelaże, konstrukcje itd., itd. Przez ostatnie dwa tygodnie były męczone przy konstrukcji dachu, konstrukcji starego dachu, czyli rozbiórce, była potrójna papa, pełne deskowanie itd., itd., czyli gwoździe, to co przy rozbiórce no, jest najgorsze, stare rynowanie demontowane itd., itd., więc nie miały naprawdę lekko, były prane dosłownie codziennie. Prane były ręcznie, nie były prane w pralce, więc można powiedzieć, że prawidłowo. Prezentują się po tym czasie tak, zobaczcie. Są liczne rozdarcia, są liczne nadarcia, przecięcia, rozcięcia przez jakieś tam zaczepy o deski, o gwoździe, o papiaki, o wszystko, o blachę. Lecz powłoka, o dziwo, jeżeli chodzi o opuszki, nic nie zostało rozerwane, czy to na prawej ręce, czy to na lewej. Zobaczcie, nic nie zostało rozerwane. Tylna ochronna powłoka, jak widzicie tutaj, gdzie palca, gdzie zgięcia, gdzie przegięcia, no to niestety popuszczało i się porozwalało. Gdy zdarła się powłoka ochronna, czyli ta główna czarna, jak mamy przy zakupie rękawicy, zobaczymy, że mamy trzy palce na opuszkach wzmocnione. Zobaczcie, jest inna struktura. Jest specjalnie wzmocnione, żeby nasze koniuszki palców po prostu pod wpływem wielorazowego wkręcania, na przykład podtrzymywania wkręta, gwoździa, czegokolwiek, żeby po prostu na tych opuszkach nigdy nam to się nie rozerwało. I uwierzcie mi, że nie ma tutaj żadnego rozdarcia. Oczywiście powłoka tej warstwy ochronnej, tej gumy, zdarła się, żeby właśnie skłamać, po 3-4 dniach. Zobaczcie, tak wygląda teraz. Więc powłoka długo nie pobędzie, jeżeli używamy rękawic w bardzo trudnych warunkach. Lecz chciałem je przetestować w naturalnych warunkach, jak najbardziej ekstremalnych i też mniej ekstremalnych, bo nigdy nie wiadomo, w jakiej sytuacji będziemy. Na przykład u mnie trudno jest stwierdzić, czy zawsze będę, przypuśćmy, miał lekko robotę, czy przypuśćmy cięższe robotę, bo nieraz bywa tak, że robimy obróbki i nagle coś się posypie, coś trzeba podebrać, coś trzeba zebrać i nie patrzymy wtedy, a ja mam kurde za słabe rękawiczki i niestety tego nie zrobię. Biorę, robię, nie patrzę, czy po prostu, czy one się uszkodzą, czy się nie uszkodzą. Na przykład demontaż rusztowania na sam koniec i sprzątanie stanowiska po pracy, więc jakby nie patrzeć, cały potem blachy, ścinki blach, ścinki odpadów z konstrukcji, z rozbiórki itd., itd., to wszystko po prostu na gotowo jest potem sprzątane i ja nie patrzę, czy jestem w takich rękawicach, czy jestem w takich rękawicach, po prostu to robię. Więc postanowiłem je sprawdzić jak najbardziej rzetelnie, naturalnie, a nie po prostu pod wybrane prace. Tak jak mówiłem, jest to model Cut Level A. Jest to najmniejsza odporność na przecięcia i
mogę wstępnie stwierdzić, że to jest prawda. Oczywiście będą na drugiej parze takie testy zrobione, ponieważ widać ewidentnie, że gdzieś jakieś przecięcie, gdzieś tam rozcięcie przez po prostu zaczepienie o coś, to naderwanie naprawdę jest dość bardzo obszerne. Nie jest tak, że te rękawice są zbrojone, choć takie też mam i niedługo przetestuję. Ogólnie rękawice uważam, że nadają się do prac lekkich. Lekkich takich jak monterka, ewentualnie drobna obróbka blacharska i tak dalej, i tak dalej. Czyli tam, gdzie nasze po prostu prace nie są zbyt ekstremalne i narażenie na zniszczenie tych rękawic. W porównaniu do poprzedniego modelu, który używałem i używam nadal, ponieważ jeszcze ich nie rozwaliłem. Fakt, już musiałem rozciąć, zobaczcie, rozciąłem palce, bo tutaj już były dziury, ale zobaczcie, na zgięciu nadal nie puściły. Co nie mogę powiedzieć o modelu tym, gdzie popuszczały wszędzie. Tutaj mimo katowania, mimo używania musiałem odciąć dwa kolce paluszków i tutaj mam jeszcze jedną dziurę. No bo niestety, no troszeczkę się zużyły, ale zobaczcie, tyle czasu, już prawie 2 miesiące je katuję. A powłoka, jakby nie patrzeć, jeszcze w miarę jest w porównaniu do tych rękawic. Więc zobaczcie, tak wyglądały oryginalne. Więc jest naprawdę różnica. Żeby nie było, że druga rękawica jest rozwalona, w tych czerwonych, zobaczcie, również nie puściła na zgięciu. Palce dwa puściły, tak jak tutaj, więc teraz mam bez palcówki, tak zwane. Nie przeszkadza, naprawdę spoko rękawice i myślę, że jeszcze kawałek dobrego czasu im posłużą, więc w tych pieniądzach osobiście uważam, jeżeli chodzi o prace ekstremalne, no to osobiście wolę kupić te i używać tych, ale jeżeli chodzi o prace monterskie, te rękawice dają radę, nie są to jakieś naprawdę demony jakości, choć też sporo naprawdę przez ten miesiąc czasu przeżyły, tak jak mówiłem, dwie rozbiórki przeżyły, to jest naprawdę bardzo duży plus dla nich, że po prostu, że tylko tyle się porozrywało, tak szczerze mówiąc, bo obstawiałem, że więcej, bo jak po kilku dniach zeszła mi warstwa ochronna, no to mówię, o, to już będzie po nich. Nie dały radę. Jeżeli chodzi o przyczepność do blachy, to powiem wam, że ta powłoka jest naprawdę okej. Bardzo fajnie to się trzyma blachy, obróbek i tak dalej, nie ma tego efektu wyślizgiwania się z ręki, więc to jest bardzo duży plus, lecz tak jak mówię, jeżeli będziemy używać ich po prostu w innym przeznaczeniu, no to niestety powłoka będzie wyglądać po kilku dniach. Tak, więc tak to się prezentuje. Jeżeli chodzi o koszt tych rękawic, to nie pamiętam dokładnie, tutaj gdzieś będzie cena najtańsza, którą znajdę na Allegro, więc sami stwierdźcie, czy według was te rękawice są warte tej ceny, czy też nie. Ja uważam, że do prac monterskich, do prac lżejszych jest to naprawdę świetny wybór. Nie ze względu na kolor, bo kolor też mi się podoba, ale właśnie ze względu na ich wytrzymałość przy takich właśnie normalnych, lżejszych pracach. Nie są to rękawice do ciężkiego tyrania. Jedynie co mi się najbardziej w Milwaukee podoba, to zobaczcie, naklejka mimo prania codziennie przez miesiąc czasu nie zeszła. Tak samo w tych czerwonych, zobaczcie, również nie zeszło. Więc co jak co, można przyznać, że Milwaukee co jak co, ale naklejki ma bardzo, ale to bardzo mocne, tak jak i magnesy, więc coś w tym jest. Tyle w temacie. Dajcie znać w komentarzach, czy używacie, czy posiadacie, czy waszym zdaniem ten model jest warty uwagi, czy też nie. Tak jak wspominałem, w następnych testach biorę się za rękawice już bardziej ekstremalne, bardziej wytrzymałe,
testuję już takie, już te wyższe poziomy, wyższe levele i niedługo będą jakieś tam podsumowania. Komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się, do następnego. Cześć!